Cześć, witajcie na kanale Rizer w grze Realm Royale, czyli nowym Battle Royale, który jest dostępny już od mniej więcej tygodnia na Steamie do pobrania za darmo, więc każdy może sobie zagrać w tą gierkę. Jak widzicie, tutaj przy nazwie jest Alpha, czyli jest to wersja jeszcze testowa gry. Tutaj jest jeszcze troszeczkę błędów, nie ma jakoś dużo, nie są skomplikowane, ale na pewno coś tam jeszcze jest. Gra jest od twórców Paladins, czyli od Hi-Rez Studio, również od twórców Smite'a. I moim zdaniem jest to jeden z lepszych Battle Royale, na pewno jest na tym podium razem z PUBG i z Fortnite, bo jest to naprawdę bardzo fajna gra i nie dość, że to jest fajny Battle Royale, to jest to nowy Battle Royale, który wprowadza dużo różnych nowych technik. Jest to w zasadzie inna gra niż poprzednie Battle Royale, moim zdaniem warto w to sobie zagrać, szczególnie, że możecie zagrać za friko, za darmo i sami przetestować tę grę. Dzisiaj taki krótki poradnik dla osób, które właśnie chcą zacząć to grać, bo na początek możecie się trochę pogubić w tym wszystkim, więc chciałbym wam mniej więcej to i owak wytłumaczyć, jakie są mechanizmy w tej grze i jak grać i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam was do oglądania, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Wszyscy klikają dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Wszyscy patrzą opis, tam jest mój Facebook, jest mój Instagram. Zapraszam was, żebyście polajkowali te moje kanały social media. I jak widzicie, w grze mamy trzy tryby. Mamy tryb solo, duo i składy. Możecie grać ze znajomymi, możecie grać sami. Granie solo na składy jest teoretycznie niemożliwe, moim zdaniem. Nie ma szans samemu rozwalić jednego składu, chyba że są to naprawdę jakieś parówy ostre. Ta gra jest tak zrobiona, że ciężko jest nawet zabić dwie osoby grając samemu. Oczywiście na pewno są jacyś top playerzy, którym to przyjdzie łatwo, którzy nie będą mieli z tym problemu, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne. Często na przykład uda nam się zabić dwóch gości z lekkim, no, i nie jest to łatwe. Boru, każda z tych klas charakteryzuje się czymś innym. Tutaj macie opisane ich zdolność pasywną. Tutaj natomiast są ich umiejętności główne i broń, umiejętność główna i tutaj takie umiejętności poboczne, które możemy wybierać. Możemy mieć dwie z tych czterech do wyboru, ale już w grze to dopiero się wybiera i powiem wam to już w trakcie tutaj rozgrywki, bo troszeczkę tam zabrakło nam czasu. Mapa wygląda w ten sposób, jest bardzo duża, jest bardzo zróżnicowana, mamy dużo różnych fajnych biomów, więc pod tym względem gra oczywiście na plus. Ważne są te kowadła na mapie, powiem wam o nich później, także zwracajcie na nie uwagę, bo mogą wam się przydać. Tutaj już nie wyląduję, na razie skoczę sobie tutaj. Od razu pro tip dla osób, które będą chciały daleko lecieć, tak jak ja teraz. Musicie patrzeć się na horyzont, najlepiej w ogóle patrzcie się w kosmos, wtedy dalej polecicie. Na górze widzicie znacznik, który sobie zaznaczyliście i możecie sobie wyrównać tak, żeby wam leciał w te miejsce, w którym chcecie akurat, żeby poleciał. A w prawym górnym rogu macie mapę i widzicie, w którym momencie będziecie musieli zacząć patrzeć w dół, żeby wasza postać wylądowała tam, gdzie będziecie chcieli. Dalej już widzicie, nie mogłem polecieć, bo to jest jakiś tam jakiś maks. W grze możemy jeździć konno. Konno mamy pod Z i mamy nieskończoną ilość razy, możemy sobie tym jeździć i jeździć. Konia nie można zabić, że tak powiem, można nas zestrzelić z konia, ale tego konia będziemy cały czas mieli. Ktoś tu jest. W grze mamy skrzynki, w których będziemy zbierać broń. Kurde, ktoś tu niestety już jest i ktoś już tutaj był wcześniej przede mną. I z tych skrzynek podnosimy umiejętności. Podnosimy umiejętności i bronię i ja muszę szybko coś znaleźć, bo nożem nie będę walczył z gościem, który ma, wiecie, karabin, nie? No, widział mnie. Mam taką umiejętność, która mnie leczy. Sobie szybko ją użyję. I pojadę do tego domku. On może mnie nie widział, że ja tu jadę. I może uda mi się podnieść jakąś broń. No, widział mnie. Dobra, myśli, że wieżyczkę postawiłem. Ja się tutaj trochę wyleczyłem. Mogę mu wejść na plecy i postawić wieżę. Kurczę. Dobra, wygram to, wygram to.
Oj nie. Dobra, uwaga, bo zaraz z drugiej strony przyjdzie. Dobra, jest. I teraz tak, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Jak kogoś zabijecie, on zamienia się w kurczaka. Oczywiście ja też go mogę dobić, tak chciałem już, żeby ta wieżyczka go zgnębiła. I musicie tą osobę zabić. Ona się zamienia w tego kurczaka na okres tam około, powiedzmy, na 30 sekund, na równo 30 sekund i musicie go zabić, bo jeżeli go nie zabijecie, to on się wyleczy i będzie miał 50% życia, będzie mógł was dalej atakować, więc to jest bardzo ważne, żebyście go zabili. I teraz kwestia jeszcze podnoszenia rzeczy ze skrzynek, bo to też jest istotne. Możecie mieć dwie bronie na sobie, 1, 2, tutaj widzicie w prawym dolnym rogu, możecie mieć dwie umiejętności i jedną tą umiejętność główną, ona jest stała, nie możecie jej zmienić, to zależy od waszej klasy. No i każda klasa ma inne umiejętności, ja akurat mam teraz wieżyczkę i ten healing mi tutaj dużo pomógł, to jest bardzo dobra klasa dla początkujących, ale zrobię jeszcze odcinek o tej klasie. I teraz tak, jeżeli chodzi o podnoszenie itemów, bierzecie to, co wam jest potrzebne, taką broń, jaką uważacie, że wam się przyda, a to, co się wam nie przydaje, naciskacie X i w lewym dolnym rogu zobaczcie, tam są takie szardy, razy 70, teraz jest razy 75. To jest jedna z głównych rzeczy w tej grze, te szardy trzeba zbierać, bo za te szardy będziecie później mogli sobie robić lepsze zbroje, lepsze bronie i lepsze umiejętności. I będą to umiejętności i bronie tylko, które wasza klasa może używać. I one są naprawdę bardzo mocne, więc bez nich w zasadzie nie da się wygrać, bo dzięki nim zamiast 1200 życia będziecie mogli mieć maksymalnie życia 2400. Tam pojedziemy po resztę rzeczy, bo trzeba zbierać wszystko, te punkty, to jest wszystko bardzo ważne. No i te wasze umiejętności są unikalne, oczywiście inne klasy też będą mogły to... Dobra, ja to widzicie sobie wszystko zbieram, disenchantuję, to jest naprawdę bardzo, to jest najważniejsze w tej grze. Żeby te punkty zbierać, mieć ich jak najwięcej, wtedy będziecie mieli no, niemalże zapewniony endgame. Oprócz tej wieżyczki mogę na przykład też coś takiego podnieść. To jest taki jakby... No, wiecie, mołotow, coś takiego. Ja osobiście tego nie lubię używać i moim zdaniem jest lepiej używać tego heala, który mam i takiej tarczy, ale tą tarczę jeszcze muszę znaleźć. Te wszystkie umiejętności możemy podnosić sobie właśnie z tych skrzynek i to jest jedyna opcja w sumie, tak pi razy drzwi, z których możecie je zdobywać. I ze skrzynek wypadają wam tylko umiejętności waszej klasy, ale oczywiście też z innych graczy to wszystko wypada. Więc możecie to zbierać na te dwa sposoby, powiedzmy. Ale każdy gracz może mieć umiejętności tylko i wyłącznie swojej klasy. Tutaj nie ma czegoś takiego jak plecak, nic takiego nie istnieje, więc warto na to zwracać uwagę. I mam już tych szartów 180, maksymalnie mogę mieć 200, więc za chwilę przejdziemy, przynajmniej mam nadzieję, że się uda przejść do kuźni i pokażę wam wykuwanie tych wszystkich rzeczy. O, mam już maksymalną ilość punktów. Więc pójdziemy teraz do kuźni. Ona jest zaznaczona tym kowadełkiem na mapie, o którym wam mówiłem. I będziemy tam zaraz wykuwać. Zobaczymy, czy nikogo tutaj nie ma. Nikt nie wykuwa. Jeżeli ktoś by wykuwał, to z komina będzie leciał dym. W ogóle chyba nikogo tutaj nie było, także od razu idę tam wykuwać. To będę mógł wam pokazać może ten dym, jak wygląda z kuźni. I w każdej kuźni możemy wykuć maksymalnie po jednym przedmiocie z każdej rzeczy, czyli naciskamy E. Jeden armor, znaczy jeden fragment armoru, jedną umiejętność i jedną broń klasową w jednej kuźni. Oczywiście to kosztuje swoje punkty, armor 60, umiejętność 90 i broń 120, więc maksymalnie dwie rzeczy wykujecie, jeżeli macie maksymalną ilość punktów, więcej nie będziecie mogli. A żeby wykuć dalsze części pancerza, to będziecie mogli to zrobić dopiero w innej kuźni, nie w tej samej, więc będziecie musieli się przemieszczać. Gra nie polega w ogóle na kampieniu, może tam troszeczkę, wiecie, pod koniec, zależy jaką klasą się gra, bo są bardzo różne klasy. Coś idzie. Mam wrażenie, że ktoś idzie, ale możliwe to, że to stąd bucha para. Tak szybko staram się wam pokazać jeszcze. Ten dym z komina. O, widzicie? To widzicie, że ktoś wykuwa. Wykuwanie trwa minutę tych wszystkich przedmiotów. 60 sekund i z daleka właśnie ktoś może widzieć, że coś wykuwacie, więc spodziewajcie się zawsze gości. I wykułem sobie tutaj buty i zobaczcie, w lewym dolnym rogu mam 350 pancerze. Tutaj najeżdżamy na te buty, one mi dadzą 300 plus cooldown. Przepraszam, mount speed 30% dają.
To sobie rekraftujemy. No i niestety wieżyczka. Mam pecha, to jest losowe, co wam wypadnie niestety. Musicie zabrać tych części pancerza aż 4, więc ja już tutaj więcej wykuć nie mogę, tym bardziej, że nie mam. Znaczy nie mam punktu, bo jeszcze chciałbym broń zrobić. A za chwilę muszę też stąd uciekać. Pod mapą widzicie, jaki jest timer. Więc no widzicie, jak będzie 60 sekund, no to już będę wiedział, że została mi minuta na to, żeby stąd zbijać. Chciałbym, wiecie, wszystko powiedzieć w odcinku, więc tak trochę może mówię chaotycznie, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Sobie zesłapujemy shotgun pod jedyneczką. Więc warto jest mieć wszystkie części złote armora, bo będziecie mieli wtedy 2400 życia. Możecie też zbierać te wszystkie części. O, tylko widzicie, z kolei jest złota wieżyczka. Dobra, jak będzie lepszy kolor, to wtedy wezmę. Mamy właśnie 4 rodzaje kolorów broni. Szary, zielony. O, tu już jest zielony, no widzicie. Ta wieżyczka, kurczę, nie wiem, czy jej nie wziąć. Wezmę, póki jest taka złota. Chociaż się przydaje. Szary, zielony, fioletowy i złoty. Oczywiście w tej kolejności będą lepsze, prawda? Złote to są te legendarne, które albo tylko możemy wykuć, zebrać z innych graczy, którzy sobie wykuli, albo znaleźć w airdropie. Ale w airdropach znajdujemy tylko bronie nieklasowe. Tak, wiecie, chodzi o to, żeby każda osoba, która losowe. Czyli to, co możemy mieć pod 1, pod 2. Co tak jeszcze powiedzieć w tym poradniku, powiedzmy. Mam nadzieję, że tu uda się zająć jakieś wysokie miejsce. Zaraz pojedziemy do innej kuźni, żeby zacząć wykuwać więcej pancerza, bo w endgame, no to po prostu to jest must have, żeby mieć. Bo już później są takie bronie, które zabierają nawet 1200 na jednego strzała. To zależy też od klasy, co kto ma. Tu jest, widzicie, tutaj tak wyznaczony jest airdrop, a ja będę może tutaj spróbuję podjechać. Tu ktoś wykuwa, to możemy spróbować go zaatakować. O, tam się nawet jest gdzieś. Tą wieżyczkę bym postawił, ona pewnie go będzie mocno klepać. No i mam 2 kurczaki. Pyk, słuchajcie, i patrzcie, ile punktów z tego mam. I cały pancerz sobie zbiorę. I jeszcze broń sobie wezmę. I jeszcze sobie mogę healing wziąć. I tutaj jeszcze płatki sobie wezmę. Shotguna chyba wymienię. A już mam full. Shotguna chyba sobie wymienię, bo przyda mi się ta broń. Pyk. No i zbijam stąd, bo już jestem mgła. Jeżeli chodzi o mgłę, mgła, jak widzicie, wjeżdża na początek na pancerz, później dopiero będzie wjeżdżała na życie, więc to jest całkiem spoko rozwiązanie. Ja sobie tylko tutaj na szybko zesłapuję, żebym nie miał problemów. I mam teraz broń klasową, to jest broń mojej klasy i akurat w przypadku inżyniera to jest taki granatnik, coś w rodzaju granatnika. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać, jak to strzela, jak to będzie zabijało. Dobra, zaraz, żeby tutaj już gdzieś się schować w miarę. Dobra, tutaj mógłbym sobie coś wykuć, to wykuję sobie może z... Czekajcie, to nie tutaj będzie. Na razie się tutaj schowam, trochę się uleczę. Przy życiu w lewym dolnym rogu pokazuje nam też ilość podków, które mamy. Moja klasa akurat ma umiejętność pasywną, że pancerz jej się odnawia. Dobra, tu jest kuźnia, więc spróbujemy tutaj wykuć. Mam na to spokojnie minutę czasu. Może ktoś przyjdzie, może ktoś się skusi na to, żeby mnie tutaj zaatakować. I spróbuję też, zaryzykuję umiejętność klasową, może akurat wypadnie złoty lepsza tarcza albo złoty healing. To będzie wtedy super, bo ta wieżyczka nie jest taka dobra ogólnie. Healing jest mega ważny i ta tarcza też jest świetna. I zobacz, już mam 1000 pancerza, wykuję tutaj sobie tą zbroję, więc będę miał 1200, prawie full. Zostało 12 graczy, to też widać tam przy tej minimapie. Także na razie jestem na całkiem dobrym miejscu. Mam nadzieję, że to się uda ogarnąć. Warto właśnie korzystać z takich sytuacji jak ta. Czyli tych dwóch się gości biło, ja sobie wbiłem. Nikt mnie nawet tam nie zdążył strzelić. Także to było... całkiem miałem farta, że akurat udało się to w ten sposób rozegrać. Także kujemy to sobie i ja patrzę, jak tutaj ta mapa. Ok,
Okej, okay, dobra. Jest nawet dla mnie całkiem nieźle. Dobrze by było jeszcze sobie jedną broń podnieść, tą złotą, ale warto właśnie mieć jedną na blisko, jedną na taki dystans trochę dalszy. Mamy armor 1200, pyk. O, super healing, słuchajcie, od razu healing dajemy pod czwórkę, gdy zwierzyczki zrezygnuje i healing mnie będzie teraz ostro leczył. Fajnie by było jeszcze tą tarczę sobie wbić, ale to już nie będę zachłanny. Ruszamy razem z mgłą. Mgła jest szybsza od gracza na koniu, więc też na to sobie weźcie pod uwagę, jak będziecie gdzieś już musieli później uciekać, że ten koń będzie troszeczkę wolniejszy od tej mgły, żeby nie być tak, że będziecie jechać i będziecie mieli mało życia. Już mały okrąg się robi, mam nadzieję, że uda się jeszcze kilka fragów tutaj zdobyć. Pojedziemy. Już tu jest. O kurde, zacięło mi, no. Ty, co się stało w ogóle? Ja to przeżyłem? Zacięło strasznie, nie wiem czy to sobie na filmie widać, ale w ogóle miałem ścinkę, myślałem, że nie żyję, bo zaciął mi się tak ekran, że nic nie mogłem zrobić. A ten gościu tam uciekł mi, a dostał strzała za 800. Także za jedną trzecią życia swojego. Gdzie on jest? Tam jest, dobra, widzę go. Jest na dobitkę, kurczę. Jest kurczak. Szybko koniem. 30 sekund jest na dobicie tego kurczaka. Jak go nie dobijecie, to on się uleczy, także pamiętajcie to zrobić. Wezmę te szardy, chociaż one mi się nie przydadzą. Już mam, już z takiego assassina, to była akurat klasa assassin. Każda klasa inaczej wygląda, więc od razu można poznać. Już nic nie mogę podnieść, tak? Jeżeli mam armor na full. Ewentualnie broń. Szardy mi też nie są potrzebne, umiejętności. To już akurat nie mogę od niego podnieść, bo on nie może mieć moich umiejętności. No dobra, zostało 8 osób. No łatwo go zabiłem, muszę przyznać, że gość... jakaś... ciotka była. Dobra, na razie po okręgu pojedziemy, żeby wyhaczyć wszystkich tych, którzy zostali na tyłach. Czekajcie, muszę sobie bronię zamienić, żeby z tego od razu atakować. Bo na blisko to z tego będę bił. Ale tu straszny lag był w ogóle, masakra. Już myślałem, że lipa, bo nawet może dobra runda się uda. A to taki pierwszy odcinek, tam jest gość. O, i tutaj właśnie wam pokazałem minus engineera. Pokazałem wam minus engineera, ponieważ czasami jego umiejętności to jest moim zdaniem najlepsza klasa, bardzo fajnie mi się nią gra, ma dużo swoich minusów. Jednym z nich jest to, że ma trochę zbugowane umiejętności i one nie wchodzą wtedy, kiedy powinny. Ja trochę odjadę, żeby go tutaj skusić, żeby do mnie przyszedł. Siedem osób. Jest tam. Muszę, wiecie, zobaczyć, bo ja, moja postać akurat nie ma umiejętności żadnej ucieczki. Kogoś tam bije na dole. Więc jak się wpakuje między dwóch, to niestety, ale będzie dla mnie koniec, nie? Bo nie mam jak uciec. Mam tą tarczę, którą się bronię w zasadzie z jednej strony, prawda? Także to będzie dla mnie samobójstwo, jeżeli tak bym zrobił. Dobra, tutaj mamy całkiem dobrego spota. Tam ktoś zginął, zobaczcie. Ale pewnie nikt nie przyjdzie po niego, po tego lota. Nie, czekajcie, jest tam.
Muszę uważać, bo on ma taki łuk, który bije po 1200 głowę trafi. A zwykły hit po 1000, a hitbox czy to gra? Jeżeli... Aha. Okej. Okay. No, co się stało? Jeżeli to gra, to ja tak łatwo będę mógł zginąć, nie? Dobra, i leczymy się. Nie wiem w ogóle, bo mnie tak wywaliło, nie wiem o co chodzi. Dobra, leczę się, leczę się, leczę się, leczę się. Niedługo będę musiał ruszać stąd. Jeszcze się uleczymy. O, on ma troszkę większe szanse ode mnie z tym łukiem swoim. Trochę szkoda mi tego, tych podków marnować. Gdzie on jest? Muszę ruszać, muszę ruszać. Muszę ruszać. Mi to lepiej na blisko będzie się bić. Ale też, żebym był wysoko dla mnie. To jest ważne dla mojej klasy. O kurde. No i dupa. Dużo dostał. Muszę uważać teraz. Aj, uciekł, uciekł mi. Uciekł, uciekł, uciekł i teraz szybko armor bym jeszcze wklepał. Dobra, tam są dwa kurczaki, czy jeden? Muszę go szybko dobić, cholera. On się zaraz... Dobra, nie wiem gdzie on jest. Ale udało się. Dobra, słuchajcie, mam kurczę 6 fragów. Dobra, zostało dwóch gości oprócz mnie. Czy to były do mnie strzelania? Chyba nie. Tam był gość. Nie wiem, czy czekać, czy się bić. Jeden jest na tamtej wieży. O kurde, dobra, widzę. Jesteśmy w okręgu cały czas. No kurczę, dobrze by było zająć te pierwsze miejsce. To by był świetny odcinek poradnikowy. Nie wiem, gdzie ten jeden jeszcze jest, ale wydaje mi się, że na tej wieży, tylko nie chce wychodzić. Dobra, ja tam wskakuję. Nie ma go? Pewnie, że on tu będzie. Dobra, tam jest gość. O, mało życia ma. Kurczę, bardzo ma mało życia. Tamten gościu czeka, żebyśmy mi się pozabijali, nie? Dobra, leży kurczak. Dupa. No nie dolecę. Ale lipa. No i widzicie, właśnie tak to jest w tej grze. Ale kurczę, rozgrywka się trafiła, dobra.
leczę ten pancerz. O kurde, czekajcie, bo tutaj się przesuwa nam strefa. O fuck! Jestem w strefie? Idę tam szybko, nie wiem teraz jak mam stąd wyjść. Jeszcze trzeba na koniec kurczaka zabić, nie? Jest. Jest! 7 eliminacji. To niestety to nie jest mój rekord, bo miałem już 7 eliminacji dwa razy. Ale mamy pierwsze miejsce, także słuchajcie, cieszę się, że udało mi się nagrać taki odcinek. Mam nadzieję, że w tym odcinku dużo wam wytłumaczyłem. Jestem zdziwiony, bo wiecie, ciężko jest tak akurat zająć pierwsze miejsce w momencie, kiedy się nagrywa odcinek, szczególnie który miał trochę wytłumaczyć grę. Także jestem z siebie mega dumny. No i słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja będę więcej nagrywał Realm Royale, bo mi się bardzo podoba ta gra. Fortnite mi się znudził, te budowanie i tak dalej, także tutaj jestem całkiem zadowolony z tej gry. Zostawcie łapkę w górę, za zwycięstwo chyba mi się należy. Jakiś komentarz, zostawcie aktywność, po prostu, żeby ten film mógł dotrzeć do większej ilości osób, do większej ilości widzów. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Zapraszam was na Facebooka i Instagrama, tam jest dużo zdjęć. Z mojej strony dzisiaj to wszystko, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.